trener już wie trochę więcej na temat pierwszych prędkości średnich, które zostały uzyskane na tych trasach. Panie Jacku, najpierw powiedzmy właśnie o tym, o tej pogodzie. Czy ona była rzeczywiście dopasowana do wyłożonych zadań, czy też trochę kierownik sportowy skomplikował wszystkim ten lot? No, ja może od końca zacznę. To bardziej zadania trzeba do pogody dopasowywać, bo na pogodę nie mamy wpływu, a na zadania jak najbardziej. I z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że jak do tej pory, łącznie z dniem dzisiejszym, zadania są bardzo ładnie wykładane, optymalnie. Zawsze najlepsze zadanie jest takie, które ma optymalną długość w optymalnym rejonie. I te oba warunki są tutaj spełniane. Jak do tej pory, za długa trasa niczemu nie sprzyja, bo zwykle albo się to kończy dużą ilością lądowań poza lotniskiem, czego nikt tutaj nie lubi. Tutaj ma być wyścig, wszyscy powinni do mety dolecieć i wtedy jest ok, albo przynajmniej jak najwięcej zawodników. Natomiast jak jest za krótka trasa, to też nie ma czasu na jakieś zagrywki taktyczne i w zasadzie najczęściej wychodzą wyniki bardzo remisowe. I to też nigdy nikogo nie cieszy. Natomiast dzisiejszy typ pogody był podobny do tych, które mieliśmy w poprzednich dniach. Jest to bardzo dobra pogoda. Najlepszym dowodem na to jest to, że prawie już wszystkie szybowce są w domu. I to z dobrymi prędkościami, bo one będą dobrze ponad 100 na godzinę w przypadku najlepszych zawodników. To już jest dobra, jak na te szybowce i te klasy, które tu mamy, to są bardzo dobre wyniki. Biorąc pod uwagę, że to tylko siły natury, szybowce nie mają żadnego napędu. Co pan powiedział naszym szybownikom przed startem? Co pan im radził? Co pan sugerował? Jaką taktykę mają obrać? Bo już teraz już ich pilnują, prawda? Już ich rywale pilnują, bo wiedzą, że są na pierwszych trzech miejscach. W związku z czym na pewno trudniej się leci. Trudniej uciec. To jest zupełnie naturalne. No, z tego powodu nasi piloci, którzy okupują trzy pierwsze miejsca jak do tej pory, są bacznie obserwowani i pilnowani. My zawsze po głównej odprawie organizujemy swoje spotkanie wewnątrz ekipy. Wcześniej analizujemy prognozy meteo, bo to dla nas jest największa kopalnia wiedzy. Mamy swojego dobrego meteorologa. Dzięki temu na bieżąco mamy dostęp do sytuacji. On to cały czas w trakcie rozgrywania konkurencji analizuje, co nam bardzo pomaga i pozwala podejmować optymalne decyzje. My się w ogóle nie skupiamy w tych analizach na wynikach, po prostu staramy się dopasować i zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykonać kolejną konkurencję, nie zwracając na poboczne sprawy uwagi. I tak to się dzisiaj udało. Wydaje się, że udało nam się we wszystkich klasach dobrać optymalne momenty odejścia, bo to jest w naszej rywalizacji niezmierna ważna rzecz. Odejdzie się za wcześniej, jak jeszcze warunki nie są odpowiednio ukształtowane, będzie źle. Odejście zbyt późne bardzo często też może spowodować albo słaby wynik, a w najgorszym wypadku niedolecenie do mety, co się zawsze wiąże z ogromnymi stratami. Panie trenerze, właśnie widzę jeszcze lądujące szybowce. Czy taktycznie popełnili błąd i szybownicy, którzy w tej chwili dopiero dolatują do mety, czy też zrobili dobrze? Bo sądzę, że dzisiaj lepiej było wcześniej odchodzić na... Tak, dzisiaj podobnie jak w dniu wczorajszym, przy czym nie było to tak ekstremalnie jak wczoraj, wcześniejsze odejścia wygląda na to, że zaowocują lepszymi wynikami, ponieważ ta pogoda, ona była ciut gorsza niż w prognozach. Zgodnie z prognozami powinno być trochę lepiej, noszenia powinny być lepsze i zasięgi tych noszeń powinny się kończyć na większych wysokościach. W sumie nie dało się wyżej latać w praktyce dzisiaj jak w granicach 1500, maksymalnie 1600 metrów. A to już coś, bo poprzednie To jest dobrze, ale prognozy mówiły prawie o 2000 i o noszeniach do 4 metrów, które praktycznie się nie trafiały. No, maksymalne były nieco ponad 3 metry na sekundę, to już i tak jest bardzo dobrze, ale można było się naciąć, ryzykując zbyt późne odejście, licząc na to, że właśnie tak ta pogoda się rozwinie. Panie trenerze, jeszcze przepraszam, że wchodzę tutaj w prawdopodobnie słowo, ale chciałem zapytać, bo mamy kontakt tutaj z sympatykami szybownictwa, z takimi prawdziwymi kibicami tego sportu i oni pytają, czy często szybowce krążą w powietrzu, czy też przy tym ściganiu się starają się wykorzystywać po drodze te noszenia bez specjalnego zakręcania. My mamy takie powiedzenie, które brzmi następująco. Lepiej lecieć powoli, ale po prostej, niż szybko krążyć. Generalnie najbardziej procentuje lot po prostej, bo krążenie to jest marnowanie czasu, ale czasami jest niezbędne po to, żeby nabrać wysokość.
A najlepsze prędkości osiąga się, jak umie się znaleźć i wykorzystać takie pasma noszeń, które dzisiaj się też zdarzały. Dzisiaj nasi piloci... Tak zwane szlaki, tak? Tak, no dzisiaj nasi piloci w klasie standard mieli sporo szczęścia, no, i też odpowiednią zasób wiedzy, dzięki któremu udało im się wykryć taki początek szlaku, który w rejonie Krotoszyna się zaczynał. I niewiele krążąc udało im się dolecieć aż pod prawie Zieloną Górę. Oj, to także na pewno ten bok i ten długi odcinek lotu po prostej bardzo pozwolił im przyspieszyć i to mogło zaprocentować, myślę, w dzisiejszej konkurencji. A więc tutaj już wszyscy wiedzą, krążyć jak najmniej, starać się lecieć po prostej, ale muszą być ku temu warunki. Panie trenerze, dzięki najnowszej technologii możemy, co mam nadzieję pokażą właśnie w tym momencie realizatorzy, podglądać aktualne wyniki, ale pan przed realizacją telewizyjną mówił, że tutaj trzeba być zupełnie ostrożnym w wyrokowaniu, no dlatego, że mamy w tym momencie jedynie 6 pilotów, którzy oddali te pliki. Tak, no sytuacja dzisiaj wygląda w ten sposób, że jak popatrzymy na, zwłaszcza w klasie klub, tam najwcześniej piloci odchodzili kilka minut po 12 już, inni kilka minut po pierwszej. I wydaje się, że ten przedział czasowy był bardzo podobny i trzeba poczekać na moment, kiedy komisja przeanalizuje więcej zapisów lotu z rejestratorów, bo tu pilot decyduje, kiedy odejść, a najważniejsza jest prędkość średnia. I w tej chwili nie ma się co opierać na tych wynikach, bo ich jest zbyt mało. No tutaj Łukasz Wójcik na razie plasuje się na pierwszej pozycji, drugi jest Sebastian Kawa, trzeci Paweł Wojciechowski, czyli powtórka właściwie z dnia wczorajszego. I tutaj prędkości, jakie dzisiaj uzyskali, to 107,5 km. No tak ocenialiśmy przed lotem, mniej więcej tak prognozowaliśmy nasze prędkości, dlatego udało nam się, wydaje się, dobrać odpowiedni, optymalny moment odlotu. Piloci wrócili jeszcze w takim momencie, gdzie te warunki jeszcze były dosyć silne, bo jest rzeczą zupełnie naturalną i tak się dzieje codziennie, że czym później, tym te warunki słabną. Przy czym różnice są takie, że wczoraj na przykład już o 16 wyraźnie się zaznaczyło to pogorszenie wielkości noszeń. Dzisiaj to było ciut później, ale ten przylot koło 17 był w takim jeszcze bardzo optymalnym czasie. Czyli będziemy cierpliwie czekać prawdopodobnie około 20. Mam nadzieję, może nawet trochę wcześniej będziemy znali już te wyniki, no takie, na których można tutaj opierać pewne wnioski. Damy sobie może na razie z tym spokój, jednak pana trenera... Z wyrokowaniem tak pana naprawdę. Pana trenera się nie uda nam namówić na to, aby tutaj ocenił dzisiejsze zawody bez właściwych wyników, które tutaj nam za chwilę się pokażą. Ale chciałbym zapytać o jeszcze jedno, panie trenerze, o psychikę. To przygotowanie psychiczne do danego lotu. Jak pan rozmawia z zawodnikami, no wiadomo, prowadzący, oni nie są może tacy pełni euforii, przecież Sebastian Kawa to jest tak utytułowany zawodnik, że on w zasadzie no, podchodzi do tego bardzo normalnie. Ci pozostali zawodnicy może już bardziej emocjonalnie, ale czy wyczuł pan u naszego Łukasza Błaszczyka, mówię naszego, bo to pilota Aeroklubu Ostrowskiego, czy po tym wczorajszym locie, czy on już zapomniał o tym locie, był już zmobilizowany do następnej konkurencji, czy też jeszcze musiał pan no, nakazywać mu wręcz zapominanie o tym, co się stało złego w jego wczorajszym przelocie? No, Łukasz to bardzo spokojny, opanowany zawodnik, także on nie wymaga jakiejś nadzwyczajnej opieki. Ja mam to szczęście, że my na tych mistrzostwach mamy panią psycholog, która bardzo nam pomaga. To wnętrze naszych zawodników, psychika to niezmiernie ważny element, jak w każdym sporcie, ale szczególnie w szybownictwie, gdzie w zasadzie to wszystko rozgrywa się w głowach zawodników, to ta odpowiednia podbudowa psychologiczna jest niezmiernie ważna, dlatego zainwestowaliśmy i myślę, że tutaj zawodnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ mają wsparcie i to na pewno im pomaga. I sądzę, że to też ma ogromny wpływ na nasze dobre wyniki. Czyli spokojna głowa polskich szybowników, tak można powiedzieć. I bardzo dobrze, że właśnie taki specjalista gdzieś tam ma kontakt z zawodnikami, bo
No ja tak z własnego doświadczenia wiem, jak to bywało, kiedy człowiek był zbyt podekscytowany tym, co się gdzieś tam dookoła działo, a nie potrafi się skupić na tym, co ma robić w danym momencie w powietrzu. To jest bardzo, cieszę się z tego, bo nawet nie wiedziałem o tym, że jest pani psycholog tutaj wśród zawodników polskich, czyli możemy być spokojni o Łukasza Błaszczyka. Da rady, że tak powiem, jeżeli chodzi o stan psychiczny. Nie załamuje się tym, że tam raz gorzej, raz lepiej, bo to są przecież zawody, a to jest debiutant, dlatego o to pytałem. Debiutant przeżywa to inaczej chyba niż doświadczony jakiś tam wyga w tego typu rozgrywkach. Tak jest w każdym sporcie. No, Łukasz jest niespotykanie spokojnym zawodnikiem, to mu na pewno pomaga. Emocje zawsze były, zawsze są i na pewno czym mniejsze doświadczenie, te emocje zwykle są większe i to jest zupełnie naturalne. Oczywiście też sytuacja bardzo zależy od pozycji i na pewno trudniej jest prowadzić od samego początku i to wytrzymać. Ale nasi zawodnicy to profesjonaliści, jestem przekonany, że sobie z tym poradzą. Panie trenerze, jeszcze, czy można przejść? Jeszcze chwilę, myślę, możemy porozmawiać z racji tego, że mamy pana trenera tutaj. Dobrze, to, bo bardzo mnie interesuje, co dzieje się we Francji. Tam odbywają się siódme bodajże szybowcowe Mistrzostwa Świata Pań. Startują nasze zawodniczki w klasach klub i w klasie 15-metrowej. Wiem, że pani Joanna Biderman, która też tu latała w Michałkowie, jest na bardzo dobrej pozycji do zakończenia tych zawodów jeszcze kilka dni, do piątku, ale zdarzyła się nam dosyć ciekawa sytuacja wczoraj. Przypadek, który był bardzo przykry dla jednej z naszych zawodniczek. Czy pan trener mógłby o tym nam troszeczkę powiedzieć? Tak, sprawa dotyczy naszej debiutantki, najmłodszej zawodniczki, jeszcze juniorki, Judyty Czysz. To jest jej pierwszy start w zawodach tak wysokiej rangi i po wczorajszym trudnym locie wylądowała zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem i wszelkimi procedurami i niespełna minutę po zatrzymaniu, ku jej wielkiemu zaskoczeniu, została staranowana przez szybowiec liderki w jej klasie, Niemki, która nie zapanowała w końcowej fazie dobiegu nad swoim szybowcem i niestety spowodowała kolizję. Dzisiaj rano już dostałem informację, że jury jednoznacznie orzekło, iż wina ewidentnie jest po stronie pilotki niemieckiej, dlatego nasza zawodniczka mogła otrzymać szybowiec zastępczy i może kontynuować start w zawodach. Natomiast no niestety liderka, która spowodowała ten wypadek, jest dyskwalifikowana i niestety już dalej latać nie będzie. Ale tutaj jest ciekawa sytuacja w tej chwili, dlatego że do liderki nasza pani Joanna Biderman miała niewielką stratę, prawda? To w tej tak, chwili. No Joasia do liderki w swojej klasie miała dosyć sporą stratę. To było troszkę ponad 200 punktów, natomiast do drugiej, trzeciej ta strata jest nieco ponad 100 punktów. To jest bardzo niewiele. To można w jeden dzień odrobić przy odrobinie szczęścia i odpowiednich umiejętności, na to liczę. Jeszcze dzisiaj nie było opublikowanych wyników, także nie wiem, jak dzisiaj się rozegrała rywalizacja. Trzeba pamiętać, że Francja jest w tej samej strefie czasowej, ale ładnych paręset, a właściwie ponad 1500 km na zachód, na drugim skraju strefy czasowej, dlatego tam rozgrywanie konkurencji zaczyna się później, a kończy się też później z tego względu, bo ten czas słoneczny jest mocno przesunięty. Tam jest ponad godzinę różnicy w czasie słonecznym, czyli o wiele później to słońce wschodzi, później zachodzi. I to jest z jednej strony fajne, bo można później wstać i można dłużej latać. Ale są później wyniki, niestety. Ale ci południowcy się też ociągają, co tak. Tutaj jest najlepszym przykładem postawa niektórych szybowników, którzy zlekają jakby z oddaniem tych logów, ale taka ich natura, mają do tego święte prawo. Jak jeszcze jedno takie pytanie. Ja może jeszcze tytułem uzupełnienia, żeby przekazać informację o Mistrzostwach Świata Kobiet. W najlepszej sytuacji w tej chwili jest nasza doświadczona Bożena Demczenko, która w klasie klub była co prawda na szóstym miejscu po wczorajszej konkurencji, ale ona ma właśnie najlepszą sytuację, ponieważ ona miała do liderki wczoraj nieco ponad 100 punktów. No, liderki nie, ale tak. Liderki już nie ma, czyli na pewno dzisiaj pokonała. No, to jest przykre, że tak się wydarzyło, ale no, taka jest rzeczywistość. Natomiast do drugiej miała dużo poniżej 100 punktów, także to jest bardzo niewiele i to jest wszystko do nadrobienia i wierzę, że Bożena sobie z tym poradzi. Czyli panie trenerze, możemy liczyć na medale tam we Francji, jeżeli chodzi o panie? No tam sześć, bo oceniając
cały tak? czas jest szansa na trzy medale. No, na trzy jeden medale. Duża, na dwa troszkę mniejsza, ale szansa jest. I jeszcze, jeżeli można, zaraz będziemy mieli kolejnego gościa, ale jeszcze jedno pytanie, panie trenerze, bo pytają mnie o to nasi telewizowie. Czy w zawodach, gdzie startują mężczyźni w szybownictwie, mogą startować również panie? Tak, te mogą. Mistrzostwa są najlepszym tego przykładem. Przykład właśnie, tutaj mamy bodajże dwie panie. Dwie panie, prawda? I to Brytyjki. Tak. Brytyjkę. Nie, jeszcze Brytyjki. Jest Rosjanka, tak? Tutaj Rosjanka w klasie dwumiejscowej. Tak, dwumiejscowej, tak. Trzy panie. No właśnie, czyli mamy tutaj odpowiedź pana trenera, że to wszystko jest zgodnie z regulaminem. Nic tutaj tak. nie przekłamujemy, że wśród panów latają także panie. W szybownictwie mamy pełne uprawnienie. Kobiety mogą w męskich zawodach tak latać, się steruje, mężczyźni prawda? W kobiecych nie mogą. Także jest to pełne, stuprocentowe równouprawnienie. Idąc tropem, a jakby nadzieją pana trenera na medale w mistrzostwach kobiet, mamy nadzieję na medale także tutaj w Michałkowie. Dziękujemy panie trenerze, to Dziękuję był bardzo. Jacek Dankowski, kapitan polskich szybowników, trener także i szybowcowej kadry narodowej. Pozwolimy państwu pooglądać teraz kilka kadrów z lotniska i powrócimy za moment z rozmową, którą będę tłumaczył z języka angielskiego. Przypominam, skrzydło podniesione do poziomu jest znakiem dla holownika, żeby natrężał. Szanowni Państwo, powracamy po to, by porozmawiać z bardzo ważną osobą tutaj na lotnisku. Mianowicie jest to pan Bruno Ramzajer, przewodniczący międzynarodowego jury, które czuwa tutaj nad tym, aby to wszystko działało jak najlepiej. Hello, Mr. Bruno. Welcome in Michałków. Yes, thank you very much. I'm very glad to be here. And you have very nice weather. Powiedziałem, przywitałem pana Bruno i powiedziałem, że bardzo dobrze, że tutaj jest. On odpowiedział, że też się cieszy, no i że mamy wspaniałą pogodę. Weather for 4 days is very good. I mean, you said that before the broadcast, the live transmission, that we are after 4 tasks, so the whole championships are... Yes, let's not be too hasty, because it is true that we need 4 days of championship flying, which we have at the moment, but we have to wait a little while because our results, we have first unofficial results, which are being published this evening, and once these unofficial results are published, we have a 14-hour waiting time, which is time to allow for possible protests by competitors or teams to lodge with the competition director in case they have some complaint, and in this case the jury will have to look at it. But if we do not get any complaint, we certainly will be able to declare the results valid and we have a valid competition. Zapytałem pana Bruno, właściwie stwierdziłem, że od 4 dni mamy fantastyczną pogodę, no a jak już wcześniej mówiliśmy ze Stanisławem, 4 poprawnie rozegrane zadania, konkurencje, no jakby świadczą o tym, że mistrzostwa są już, mogą właściwie być zakończone, ale pan Bruno powiedział, że nie do końca tak jest, nie ma co być za bardzo, nie ma się co za bardzo spalać, mówiąc językiem młodzieżowym, dlatego, że każdy zawodnik ma 14 godzin na to, żeby się poskarżyć zwyczajnie na ten wynik. No i wtedy po tym poskarżeniu się komisja, całe jury ma kolejny czas na to, żeby tą skargę rozpatrzyć. No i to jest czwarte, dzisiaj została rozegrana 4. konkurencja, co wcale nie oznacza, że mistrzostwa są zakończone. Mr. Bruno, what is exactly your job here in Michałków? Because we all know what referees, the judges do, but what the jury does? The jury, we certainly don't judge the gliders. The gliders, they are in different classes, as you well know by now. We are looking basically after the results, and we are looking
that the competition is being carried out according to the rules we have. We have a very big book of rules, 40 pages, so there is a lot of scope and a lot of small points which can count in the end and which all have to be followed by the competition organization and also by the competitors. And if these rules are broken, there could be penalties applied. And if these penalties applied, the competitors may have a chance to protest these penalties. And in that case, we would have to judge. This is where the judgment comes in. We have to judge if the competitor is right or if the organization is right. And this is really where we come in as a jury. I'm here on my own at the moment, but I have two other members of the jury which are remote, which I will communicate with by email and by telephone if necessary. Okej, zapytałem pana Bruno, jaka jest właściwie rola takiego jurora? Otóż, co już zostało powiedziane, no jurorzy tutaj nie dbają, jakby nie patrzą na to, jak latają czy szybują szybownicy. Jurorzy są po to, żeby rozstrzygać pewne konfliktowe sytuacje. Otóż, szanowni państwo, jak powiedział pan Bruno, jest pewna książka z zasad, ona ma 40 stron, no i tam są punkty i punkciki tych zasad regulaminowych, jeśli chodzi o szybownictwo. No i jeśli te zasady są łamane, jeśli jest jakiś protest zawodnika, no wtedy jurorzy wchodzą do akcji, oni rozstrzygają o tym, czy ten protest jest właściwy, czy też nie. Pan Bruno nadmienił, że jest tutaj sam, co nie oznacza, że on sam jakby juroruje całej tej rywalizacji. Otóż jest też dwóch innych jurorów, to jest Tadeusz Wala i Waldemar Ratajczak z Polski, przepraszam. No i oni wspólnie porozumiewają się za pomocą e-maili, za pomocą telefonii komórkowej, no i robią wszystko, żeby no tutaj ta rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadami, o których mówiłem wcześniej. To był Bruno Ramsayer, przewodniczący międzynarodowego jury. Thank you, Mr. Bruno. Thank you. I'm very happy to be here and we're really enjoying the welcome we have received here in Ostrów. Pan Bruno powiedział, że bardzo cieszy się, że tu jest i no i wspaniale go tutaj przyjęto, z czego jest bardzo zadowolony. Powrócimy za moment. Mamy jeszcze 4 minuty do końca realizacji telewizyjnej. Pozwolimy państwu popodglądać jeszcze, co w tym momencie robią piloci szybowcowi. Powrócimy za moment z krótkim podsumowaniem całego dzisiejszego dnia. Przypominam, skrzydło podniesione do poziomu jest znakiem dla holownika, żeby naprężał. Powracamy, szanowni państwo. Już o tym mówiliśmy, Stanisław, nie ma sensu wyrokować, ale mimo wszystko podejrzymy w tym momencie rozwiązania końcowe po lądowaniu w poszczególnych klasach. I tutaj, szanowni państwo, mamy już pewien obraz, dlatego że znakomita większość, przynajmniej w klasie klub, znakomita większość pilotów została już sklasyfikowana. I zobacz, Stanisławie, na pierwszym miejscu Zoltán Hamar z Węgier. To jest chyba zaskoczenie. Niespodzianka. To jest duża niespodzianka, jeżeli chodzi o klasę klub, tak? Tak, to jest klasa klub. Bo, no co prawda, widzieliśmy go tutaj lądującego, no nie był zbyt wcześnie na lotnisku,
ale tak jak tutaj trener Dankowski powiedział, nikt nie wie, kiedy rozpoczął start dany zawodnik. W związku z czym dla mnie to jest naprawdę, chociaż no, niespodzianka. Tutaj wśród pilotów nie ma słabych. Nie ma słabych i w każdym... To są najlepsi piloci w Europie. I tutaj w każdej chwili może się zdarzyć właśnie coś takiego, że ktoś, kogo myśmy tutaj nawet nie wymieniali, na kogo żeśmy nie liczyli, no zrobi niespodziankę, poleci znakomicie i właśnie na razie plasuje się na pierwszym miejscu. Reprezentant Czech Roman Mraczek jest drugi po dzisiejszej tutaj, rywalizacji, przynajmniej nie, na teraz. Tak, tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że właśnie ten zawodnik może, myśmy nawet liczyli tutaj dyskutując sobie tam wcześniej, że on może wygrać. Nawet potwierdzał to Maciej Całka, że jest to bardzo utalentowany, zdolny pilot czeski. No i tutaj widzieliśmy, że też lądował w początkowej grupie tych pilotów, które dolatywali w tej klasie. Mówiłeś o psychice Łukasza Błaszczyka, no i ona poskutkowała. Dzisiaj Łukasz szósty. No i bardzo dobrze, cieszymy się ogromnie. No, być w pierwszej dziesiątce w konkurencji rozgrywanej na Mistrzostwach Europy, proszę Państwa, to jest naprawdę sukces, szczególnie jeżeli chodzi o debiut w takiej imprezie. Bardzo się cieszę z tego, co powiedział trener Jacek Dankowski, że jest pani psycholog, że Łukasz no, już został rozszyfrowany, że jest to niezwykle spokojny człowiek, który potrafi przemyśleć te historie, które zdarzyły się podczas lotu. Na pewno znakomicie potrafi wyciągać wnioski. Zresztą, proszę Państwa, Łukasz Błaszczyk w Przedmistrzostwach Europy, już o tym mówiliśmy, ale przypomnę, w minionym roku tu w Michałkowie wygrał w klasie standard, mimo że tutaj na taki rekonesans przylecieli także znakomici piloci, głównie z Francji i Niemiec. No i to jest, proszę Państwa, potwierdzeniem tego, że nie bujamy w obłokach, licząc na to, że Łukasz Błaszczyk może tutaj, proszę Państwa, zamieszać, mówiąc kolokwialnie, w tej czołowej grupie pilotów europejskich. Jakub Barcz na miejscu 9 i powoli będziemy przenosić się do grupy standard i tutaj no, fantastyczna wiadomość, przynajmniej na teraz, sami Państwo widzą, że powiedzmy 4 piąte wszystkich sklasyfikowanych już zawodników mamy. Już oddało te swoje pliki z danymi. No i mamy, szanowni Państwo, na teraz, przypominamy, to są cały czas informacje na teraz. 3 Polaków na prowadzeniu. Znowu. Znowu. Tym razem zamienili się miejscami. Proszę Państwa, to rewelacyjne informacje. Rewelacyjne informacje z uwagi na to, że to się rzadko zdarza, aby grupa pilotów z jednego kraju na takich zawodach Mistrzostwa Świata Europy w ten sposób latała. Mi się wydaje, że tutaj jest duża rola trenera Jacka Dankowskiego, który potrafi zmobilizować do latania zespołowego. Oni naprawdę pilnują tego, co tam w powietrzu najlepszego, przekazują sobie te informacje, pomagają sobie i mam nadzieję, że potrafią wyprowadzić trochę w pole tych, którzy za nimi latają. Bardzo szybko. Na pierwszym miejscu, przynajmniej na razie, szanowni Państwo, Łukasz Wójcik, kolejny to Sebastian Kawa, Paweł Wojciechowski, Krystian w Kusosie zreflektował i dzisiaj jest 4, przynajmniej na razie. Odnalazł się, proszę Państwa, i Krystian w Kusosie, na niego będziemy zawsze zwracać uwagę z uwagi na to, że to jest no, wicemistrz Europy, aktualny w klasie 18-metrowej, Kawa wygrał z nim we Francji, ale on nie powiedział ostatniego słowa. No niestety, musimy kończyć nadmieniając, że w klasie dwumiejscowej na 4 miejscu uplasował się Janusz Centka i Łukasz Grabowski. No a gdzie jest druga polska ekipa? No niestety daleko. O tutaj widzę zdyskwalifikowani, nie wiem dlaczego, ale będziemy to o tym będziemy mówić jutro tak. O godzinie 11:30. Serdecznie zapraszamy, będziemy mieli wiadomości z pierwszej ręki na pewno. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypominam, że oglądaliście Państwo transmisję na żywo przeprowadzoną przez telewizję ProArt oraz portal wlkp24.info. Powracamy jutro o godzinie 11:30 już na pewno ze świeżymi i stałymi, prawdziwymi informacjami. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.